Dzień dobry. Słychać mnie? Dobrze, okej. Okay. Popiat był dobry? Okej, zaczniemy od krótkiej opowieści. Pewnie znacie, ale warto przypomnieć. Pewnego razu w starożytnej Grecji był sobie Herkules, który popadł w dość poważne tarapaty i został skazany na 12 ciężkich prac. Jedną z tych prac była wysprzątanie stajni Augiasza. Te stajnie były bardzo duże, bardzo złożone i pełne marasu, naprawdę, okropnie. Ale jak przystało na prawdziwego bohatera, Herkules wymyślił dość sprytny trik. Mianowicie wywalił dziurę w jednej ścianie, w drugiej skierował bieg rzeki do tej stajni i wypłukał wszystko przez owe dziury. Czas był rozwiązany w jeden dzień i tak samo zresztą jak reszta, wszystkie 12. Ale niestety w historii rozwoju programowania nie widzimy takich heroicznych podejść. Zamiast bohaterów potrzebujecie domain-driven design w PHP. Ja się nazywam Wojtek Sznapka. Jestem Head of Development w Cherry Poland. Koduję jakieś 10 lat. Moje główne zainteresowania to architektura oprogramowania, Big Data, Internet of Things i Hopping. OK. Zaczynamy od podstaw. Kto wie, co to jest DD? Dobrze, to stosuje? Papi, łamiesz. DDD to jest sposób na rozwój skomplikowanego oprogramowania. To jest sposób na rozwój skomplikowanego oprogramowania przez skupienie się na domenie w pierwszym miejscu. Ta domena interesuje Was najbardziej, później narzędzia, później infrastruktura, posługi, tego typu kwestii. To modelowanie rzeczywistości, używając building blocks, które opisuje Eric Evans w swojej książce, która zaczęła jakby ten ruch, i stosowanie wzorców projektowych, które również składają się na całość DDD, a które są również dobrze znane. To przede wszystkim oddalanie decyzji technologicznych tak długo, jak to możliwe. Oddalanie wyboru bazy danych, czy nawet frameworka. Wszystko tutaj będzie się wokół domeny. Wokół domeny waszego problemu, wokół tego, na czym zarabia biznes, dla którego piszecie programowanie. No bo jak można napisać dobrze działające programowanie, jeśli nie rozumie się dogłębnie tej domeny? Jeśli nie ma się wiedzy domenowej, to nie napisze się działającego oprogramowania bankowego, działającego oprogramowania do wysyłania paczek, działającego oprogramowania do obsługi kasyna internetowego. Nie ma mowy. To trzeba być też świadomym, że nie zrobicie warsztatu z klientem w jeden dzień i wiecie wszystko, wychodzicie ekspert od bankowości. To jest proces przyrostowy, on trwa. Zgłębiacie wiedzę, dowiadujecie się nowych rzeczy i do tego wam jest potrzebny model, który ewoluuje. Czyli model, który możecie zmieniać, który możecie refaktorować. Refaktoryzowanie nie jest takim stricte refaktoryzowaniem, jak ma miejsce w przypadku kodu, gdzie macie testy jednostkowe, czerwone, zielone, refaktoryzujemy. To jest refaktoryzowanie kodu. Refaktoryzowanie modelu to jest dowiadywanie się nowych rzeczy o modelu i zmiana go. Żeby to się udało, no to oczywiście ten model musi być napisany dobrze. Musi być też mieć jakieś testy, wiadomo. Wszystko, co wiecie już na temat testowania, ciągle ma tutaj zastosowanie. Się o tym wspominał, ale to ciągle jest jakby na miejscu. Jest bardzo ważne, a chyba nawet najważniejsze, żeby mieć wspólne zrozumienie od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia, jak zaczynać projekt, musicie rozumieć i używać tego samego języka, tak zwanego ubiquitous language, czyli języka wszechobecnego, którego używają wszystkie strony, które są zaangażowane w projekt. Czy to jest ktoś, kto zajmuje się biznesem, czy to jest programista, tester, analityk, nawet pani w sekretariacie powinna używać tego samego sformułowania, którego używają wszyscy, po prostu jest obecny wszędzie. Przede wszystkim ten język musi być w waszym kodzie, w waszym modelu,
wasz model musi działać, zachowywać się jak ten, jak słownictwo, którego używacie. Czyli macie na przykład account remark, czyli jakąś uwagę do, jakąś notatkę do konta. Nie nazywacie go w kodzie comment, chociaż to jest właściwie to samo. Bo potem przychodzi ktoś nowy do projektu, mówi: o, comment, co ja sobie tu zrobię, coś wokół tego, narasta i potem rozmawiacie z product ownerem, czy z tym ekspertem domenowym i tworzą się przekłamania na łączach. Chyba tłumaczy się: aha, nie, to jest to samo. Nie. Jest jeden język w kodzie, w dokumentacji, w rozmowie z stakeholderem. Hej, model. Model jest najważniejszy. Dobry model zachowuje się jak ubiquitous language. Czyli czytając kod, patrząc na strukturę plików, widzicie to samo, o czym rozmawiacie z waszymi kolegami, którzy zajmują się biznesem. Ja dość dużo życia spędziłem w Enterprise Architekcie, w różnych innych umelowych narzędziach. Zapytałem się Vana Vernona, bardzo znanego autora książek o DDD, o gościa, który zamyśli DDD, którego on używa do modelowania i do reprezentowania swojej domeny. On mi powiedział: to jest twoje najlepsze narzędzie do modelingu. Kartka papieru, długopis. Wiecie? Tutaj powstaje wasz model, to bierzecie na spotkanie z klientem i piszecie sobie choćby na kolanie to, co słyszycie i to, co jesteście sobie w stanie przyswoić w tym momencie czasu. Rysujemy sobie prosty model. Najprostszy, jak możecie, nie trzeba znać nawet UML-a, żeby zrozumieć to. Możecie to pokazać waszemu koledze, który zajmuje się, który jest product ownerem. Mamy jakąś... To jest prosty jakiś koncepcyjny model sieci sensorów Internet of Things. Czyli mamy sieć, która ma wiele urządzeń. Te urządzenia mają, każde urządzenie ma wiele sensorów, każdy sensor ma oczy. Proste. Nie potrzebujecie narzędzia za 7500 dolarów, żeby to zamodelować. Potrzebujecie długopis. Wasz model, czy to na tej kartce, czy później w kodzie, bo najlepsza dokumentacja, najlepszy model to jest kod. On musi odzwierciedlać logikę biznesową tak bardzo, jak to tylko możliwe. Właściwie patrzycie do modelu, widzicie to, o czym rozmawialiście z biznesem, widzicie domenę problemu. Jesteśmy dość mocno przyzwyczajeni do warstw w oprogramowaniu. DDD, a szczególnie książka ta na dole, Domain Driven Quickly by InfoQ. Ona jest dostępna za darmo, naprawdę polecam przeczytać sobie 100 stron. Otwiera oczy, podczas gdy książka Erika Evansa ma 600, chciałem przeczytać 3 razy, żeby cokolwiek zrozumieć. Mamy 4 warstwy. Mamy warstwę User Interface, mamy warstwę Application Layer, Domain Layer, Infrastructure Layer. Jak popatrzycie na to, to te dwie pierwsze to są to samo co w MVC, z grubsza, upraszczając, i te dwie ostatnie to jest to samo co model MVC, upraszczając i ten zaskok. Więc warstwa User Interface tylko prezentuje, tylko interpretuje komendy. Application Layer, czyli kontroler, koordynuje to, co się dzieje pomiędzy warstwą interfejsu a dwoma pozostałymi. Domain Layer to jest to, na czym się skupiamy. To jest nasza warstwa domenowa, nasze źródło i nasze serce systemu. To, gdzie odniesiemy sukces systemem. Nie odniesiemy sukcesu warstwą UI ani kontrolerami, na pewno. Nawet jak to będzie, nie wiadomo, nie. Responsive na tablecie, czy jakimś tam zegarku, to wam nic nie da, jeśli to nie będzie po prostu działało tak, jak powinno. I warstwa infrastruktury, która daje wam wsparcie, która dostarcza persystencji, narzędzi, różnych kwestii. Pozwólcie mi wrócić tylko do tego diagramu. Widzimy tutaj przepływ zależności. I teraz tak. To jest serce systemu. Jak wywalimy to pierwsze z lewej strony, to co się stanie? Ale jak to z czasem nawet lepiej. Jak wywalimy application, jeszcze nie będzie tragedii.
ale jak wywalimy domain, to już jest kaplica, więc ważne jest, żeby znać przepływ tych zależności, co jest zależne od czego. Popatrzcie się na to. Okay. Polecam książkę Ricka Evansa o DDD. To jest jakby pierwsze pismo, które zainicjowało ten wspaniały ruch. I on tam pisze o tak zwanych building blocks. Czyli o rzeczach, które składają się na wasz model, z bloczków, z których tworzycie model. Najważniejszą rzeczą, jedną z ważniejszych, wszystkie są ważne, ale ta jest szczególnie ważna, to są encje. Encje reprezentują byty biznesowe. Reprezentują rzeczowniki w waszym słowniku, w waszym biblijnym względzie. Co trochę wypaczyło encje w ostatnich czasach, to Doctrine 2. Tam czasem stosuje się encje tylko jako... To nie jest taka encja domenowa w tego słowa znaczeniu, chociaż często jest tak używana. Ale encja nie jest DTO, encja nie jest kontenerem na dane po to, żeby je wrzucić do bazy danych i wyświetlić w interfejsie. Encja musi posiadać poza swoją tożsamością, czyli po tym, czym możemy ją zidentyfikować i wyciągnąć skądś, wsadzić gdzieś, potem ją wyciągnąć. Powinna mieć zachowanie, czyli metody, które wykonuje na samej siebie lub na swoich kolegach. Bardzo przydatna jest warstwa infrastruktury tutaj, która dostarcza wam, pomaga wam w utrwalaniu waszych encji do ponownego pobrania. Polecam też ten link na dole, 12-factor apps. Tam goście chyba z Europu opisali 12 przykazań, jak tworzyć aplikacje, które są skalowalne, przenoszalne, które mają elegancką architekturę. Niestety gdzieś mi wcięło mój pierwszy kod, ale to jest druga encja, do której będziemy się potem odnosić. Jest od proset. Ta encja jest anemiczna akurat. Ona nie przedstawia żadnego zachowania, ale widzimy, że to jest plain old PHP object, który nie rozszerza niczego. Jest po prostu obiektem w samym sobie. On reprezentuje nam odczyt z sensora. Encja to nie wszystko. Poza encjami mamy jeszcze value objects, czyli obiekty, które koncepcyjnie nie mają żadnej tożsamości. To jest obiekt, który przedstawia jakąś wartość w tym sensie. To, że nie ma żadnej tożsamości, pozwala na to, że może być współdzielone pomiędzy różnymi encjami, pomiędzy różnymi obiektami. I może w PHP to nie ma wielkiego zastosowania, ale jeśli macie jakiś język, który wspiera wielowątkowość, to tam też ma się korzyść z tego, że coś jest niezmienialne, czyli immutable. Żeby to osiągnąć, każdy value object powinien być immutable. Żeby to osiągnąć, można poczytać na moim blogu, jak to robi się w PHP. Pokażę to zaraz na przykładzie. Co jest ważne, i o czym wspomniał tu Mariusz. Mariusz wspomniał o tym, że czasem rano to mówił. Czasem jest tak, że mamy jakąś tablicę, przekazujemy tablicę, tam są klucze, czasem klucze nie ma, czasem ktoś tam coś pokombinuje i jest problem. Value object może być intowany jako typ. Możemy wymusić, że chcemy ten value object, albo widzimy w kodzie, że to jest value object tego typu. Prosty przykład, typ sensoru. Widzimy, że to jest po prostu obiekt, który przekazuje coś. On może jeszcze jakoś transformować, to dane, może je walidować, może robić dużo rzeczy, no bo to jest obiekt. Dwie rzeczy. Final, czyli nie możemy i nie ma żadnego setera. Wszystko dzieje się przez konstruktor, więc jak raz stworzymy ten obiekt, no to już jest niezmienialny. I jeszcze jedna ważna rzecz, nadpisana metoda set. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie mogli sobie wpisywać jakieś różne rzeczy jako atrybuty, które nie istnieją tutaj. Nie są zadeklarowane. Okej, okay, ale może być też tak, że macie dość spory graf obiektów. Macie dużo encji w systemie, które zależą od siebie i które nie powinny... Utrzymanie ich jest dość w spójności, jest dość trudne. Dlatego DDD
prowadził coś takiego jak aggregate, czyli obiekt, który agreguje kolekcję różnych obiektów i który jest spięty aggregate rootem, czyli encją, która sprawuje pieczę nad tym wszystkim, a wszystkie pozostałe są obsługiwane w obrębie tego aggregate'a przez jedno API. Spójny interfejs do encji, nie dotykamy encji poszczególnych bez wiedzy tego roota. To jest ważne. Przykład. Widzieliście samochód kiedyś? Samochód ma prosty interfejs, kierownicę i dwa pedały albo trzy. No i jedzie, nie? Dajcie gazu, to jedzie, zahamujecie, to hamuje. Nie wtryskujecie mu paliwa bezpośrednio do silnika, nie przepustnicą nie operujecie. To jest wasz aggregate root. On ma jakiś interfejs i on w harmonii utrzymuje wszystkie pozostałe obiekty, które w danym momencie działają. Wasz słownik, wasz ubiquitous language może mieć takie czasowniki, które nie pasują bezpośrednio do żadnego obiektu, które nie mapują się na jakieś konkretne momenty, czy aggregate root. I to jest dość powszechne, dość często spotykane. Tą sprawę załatwia się serwisami domenowymi. Te serwisy zatrudniają całą gromadę obiektów, encje, value objects, factories, repozytoria, żeby wykonać jakąś czynność, która jest zamodelowana w waszej domenie. Przykład? Pobieranie odczytów z sensorów z wszystkich naraz. Potrzebujemy mieć taką operację, bo no, po prostu chcemy to mieć. Takie jest nasz wybór. Trochę przycięło ekran, ale wszystko wam powiem. W tej metodzie są wykorzystane encje, są wykorzystywane repozytorium, fabryka do stworzenia sobie jakiegoś odczytu, jest wykorzystany jakiś logger, mamy obsługę błędów. Jak zaczniecie to czytać, to widzicie, co się dzieje. To jest odwzorowanie logiki domenowej na konkretny kod. OK. Jeśli mówimy o fabryce, to wszyscy znacie fabrykę, nawet nie ma sensu pytać. Najpopularniejszych wzorców projektowych. I jakbyśmy sobie wrzucili tutaj teraz, za tym trajem, gdzie mamy stworzenie tego readingu, jeszcze zbudowanie tego obiektu, no to już by się nie zmieściło na jednym slajdzie i cała prezentacja poszłaby tu. Także po to tworzy się fabryki. Po to te fabryki są, żeby ukrywały złożoność obiektu, a też dają nam możliwość na wymianę ich w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jak widzicie, stworzenie obiektu odczytu nie jest takie trywialne. Ten przykład jest akurat bardzo uproszczony, ale coś tu oczyszczamy, coś tu transformujemy i zwracamy obiekt. Fabryki to jest ważny koncept, równie ważnym, a chyba nawet ważniejszym, a często też trochę jest odczyt obiektów, które już istnieją. Obiektów, które stworzyliśmy i utrwaliliśmy na przykład w bazie danych. I tutaj repository pattern, który abstrahuje pobieranie tego, zasłaniając to jedną metodą, a pobieranie tych obiektów z storage'u. Jest bardzo ważne, żeby cała logika pobierania rzeczy skądś była w repozytorium. I pewnie macie też tak w waszych systemach, że pobieranie jakichś danych jest kluczową operacją, czy tam jedną z ważniejszych operacji w systemie. Jeśli porozrzucamy to sobie po wszystkich warstwach, no to można się domyślić, co się stanie za 3 miesiące, jeśli ktoś przyjdzie to pozmieniać, albo jeśli zmienią się wymagania. Po prostu jest to trudne. Dlatego każdy dostęp do warstwy infrastruktury, każdy dostęp do ORM-a musi być w repozytorium. Repozytorium zwraca wam obiekt lub kolekcję obiektu. Poza tym repozytoria są wymienialne, co jest też bardzo przydatne. I z tym na pewno spotykaliście się, że coś zapisuje się w bazie i nagle się okazuje, że ruch się zwiększa, no i ta baza już przestaje być taka wydajna. Co wtedy robimy? Dodajemy nowe repozytorium,
implementujący dany interfejs i zapisujemy sobie to na przykład w pamięci, w Codebase, gdzie to. To było w skrócie, jeśli chodzi o bloczki, z których tworzymy nasz model. Tych bloczków jest jeszcze więcej. W literaturze spotkacie jeszcze moduły, spotkacie eventy domenowe, spotkacie jeszcze kupę fajnych rzeczy. Na dzisiaj to powinno wystarczyć. Bo chciałem jeszcze powiedzieć o czymś takim jak model boundaries, czyli o tym, co się dzieje, gdy system zaczyna rosnąć, jak sobie z tym radzić. No bo jeśli system zaczyna rosnąć, a zacznie w pewnym momencie, jeśli nie zaczął już, to mamy bardzo wielki kawał kodu, który warto podzielić. Warto wydzielić sobie konteksty, czyli wydzielić sobie poddomeny i narysować dość wyraźne granice w tym kodzie. Doszło nam kolejne dwie encje i kolejne dwa byty, które zamodelowaliśmy sobie na tym naszym narzędziu do modelowania. User i permission. Jak widać, one nie są jakoś bardzo powiązane ze sobą, dlatego narysowamy trochę z prawej strony. Co robimy? Rysujemy koncepcyjnie w naszych głowach granice, czyli boundaries, i nazywamy to Internet of Things Context i User Management Context. I teraz jest to wyraźne i jasne, że trzeba to oddzielić. Za chwilę dojdzie jeszcze trzeci kontekst, czyli jakieś powiadamianie. No i to tak rośnie. Tych kontekstów dochodzi. Te konteksty muszą ze sobą współpracować. Kiedy to robimy? Jeśli mamy rzeczy, które nie są powiązane ze sobą bardzo ściśle, no bo na przykład lewa część jest mocno powiązana ze sobą, to tworzy jeden jakiś koncepcyjny byt, a te dwie rzeczy można sobie wydzielać. Ale może być też taka sytuacja, że będziecie słuchać różnych stakeholderów, różnych ekspertów domenowych i oni w pewnym momencie czasu zaczną mówić o tym samym, o różnych rzeczach w tym samym języku. Na przykład przyjdzie gościu od bezpieczeństwa i on będzie mówił, że to jest ACAN. Przyjdzie kolega bankier i on będzie mówił, że to jest ACAN. I teraz, no dobra, mamy lekką kolizję, jak sobie z tym poradzić? W tym momencie tworzycie, tak jak tutaj mamy, user management context i banking context. I tu jest ACAN i tu jest ACAN, ale one są w oddzielnych kontekstach. To na siebie nie nachodzi, nie koliduje ze sobą. Więc jeśli wasi stakeholderzy zaczynają was trochę zbijać z tropu z słownictwem, słownictwo zaczyna być za bardzo pogmatwane, nachodzi na siebie, to jest dobry czas, żeby pomyśleć o blended kontekstach, o wydzieleniu tego i zamodelowaniu. Na swojej stronie Martin Fowler pisze, że blended kontekst to jest centralny pattern DDD. No i ma to dużo racji. Jeśli współdzielą te same koncepty, tak jak mówiliśmy o tym ACAN, to jest inna rzecz, która jest dość istotna. Trzeba pokazać to w tym modelu. Coś jak context map. Na tej mapie po prostu rysujemy sobie punkty, które odpowiadają w jednym kontekście, do drugiego kontekstu rysujemy jak na siebie, jak od siebie zależą, jak ze sobą wymieniam. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, której też często zapominamy, że core domain to jest to, na czym zarabia wasz biznes. Tutaj zarabiacie wy. Ale są też generic domains, czyli nasza domena zarządzania użytkownikami, nasza domena, subdomena wysłania notyfikacji. To są domeny, z których jakoś przeżyjecie, których nie muszą rozwijać najbardziej doświadczeni programiści. Najbardziej doświadczeni, największy wysiłek powinien być wsadzony w rozwój core domain. Okay. Mamy te konteksty, one jakoś ze sobą tam współpracują i DDD wprowadza wiele modeli współpracy. Opisuje, jak to może wyglądać w różnych sytuacjach. Jedną z najprostszych i najłatwiejszych do rozpoczęcia jest shared kernel.
Czyli mamy wspólny kod, który oba konteksty używają do wymiany informacji, do rozmowy ze sobą. Te modele współpracy to nie tyle nawet kod do kodu, czy tam kontekst do kontekstu w samym kodzie, co bardziej też współpraca pomiędzy zespołami, czyli zespół, który rozwija kontekst Internet of Things, współpracuje z zespołem, który rozwija notification. I oni muszą jakoś z sobą żyć. Shared kernel jest to dość intymny związek, no bo dotykają kodu. I ten kod może się zmienić, musi być dobrze przetestowany. Wziąć odpowiednie testy jednostkowe, jedne integracyjne. Ale warto, mamy tutaj model współpracy partnerskiej. Jest customer supplier. Customer supplier, gdzie mamy jednego suppliera, który dostarcza API, wszystkie podrzędne konteksty z tego API korzystają. Wiadomo, jak to jest z byciem API, to na którego leje ma się przeważnie gorzej. Ale w modelu customer supplier, to supplier stara się dostosować swój model tak, żeby customer, na życzenie customera. Odróżnia go od innych, o których jeszcze za chwilę powiem. Więc customer ma jakiś wpływ na to, jak wygląda ten model. Co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że jeśli wyłączymy te modele, które są customerami, to supplier będzie żył. No bo on ma swój kontekst i on coś tam udostępnia, ale jak się to wyłączy, to będzie żyło. Tak nie będzie w przypadku shared kernel, czy w przypadku modelu partner. Tam sukces zależy od powodzenia obu kontekstów. Host service w przypadku, gdzie upubliczniamy nasz kontekst na świat. Definiujemy jakieś API, upubliczniamy go, każdy może sobie skorzystać, na pewno widzieliście tego typu serwisy. To jest typowe podejście SOA. No i mamy jeszcze kilka innych podejść. Patrząc z góry, trzy pierwsze to są wariacje na temat customer supplier, czyli partner, gdzie oba konteksty są bardzo ważne. Jeśli jeden zostanie wyłączony, to drugi nie żyje. Jeśli drugi umiera, to ten pierwszy tak samo cierpi. Więc to jest podejście partner. Podejście conformist. Jeśli customer nie ma wpływu na supplier i musi przyjąć rzeczywistość taka, jaka jest. Niestety też bywa tak czasem. No i on wie, że ten supplier, choćby nie wiadomo jak stanął na głowie, to on i tak nic nie zmieni. Więc on musi więcej wysiłku włożyć w tą integrację. Podejście separate ways w wypadku, gdy koszt integracji tych dwóch systemów, tych dwóch kontekstów jest tak duży, wysiłek jest tak nieopłacalny, że się po prostu tego nie robi. Każdy idzie swoją drogą, każdy robi sobie rzeczy po swojemu, duplikują się te kwestie w jednym kontekście, w drugim. Jakoś to działa, ale nie jest to najlepsze podejście do tematu. Może być też tak, że wiecie, musieli się zintegrować z czymś, co jest strasznym dziadostwem. Chyba każdy widział kiedyś dziadostwo w kodzie. I to jest podejście anti-corruption layer, i tworzymy sobie warstwę, która nas odcina od dziadostwa. Tak, żeby to nie przepływało do naszego kontekstu, do naszej generacji domeny, nie zaśmiecało nam, nie zainspirowało kogoś do powielania dziadostwa. I Published Language, bardzo podobny do Open Host Service, z wyjątkiem takim, że API, które jest używane, czy bardziej protokół, jest publicznie dostępny. Na przykład najprostszy przykład to jest feed RSS. Macie jakieś newsy, czy wiadomości, czy co tam, jakieś aktywności i udostępniacie je RSS-em. Każdy zna, jak działa RSS, każdy sobie może przejść dokumentację, łatwo jest się zintegrować. OK. Jest tego trochę sporo. Jest to dość niezła kwestia, te DDD. Jakby to podsumować?
Wychodzi na to, że programowanie jest zorientowane obiektowo, to nie jest czysto. I to czasem nie wystarcza. To są świetne, świetne rzeczy. Są na rynku od 40 lat, tam w okolicach 40 lat. Są bardzo dobrze rozwinięte wzorce projektowe, różne architektury, ale same wzorce w sobie to nie jest wszystko. To trzeba jeszcze złożyć w całość. To trzeba też jakby pokazać, co z czym i jak się je. Oczywiście DD jest świetne i to jest chyba właściwie jedna z najlepszych dróg do rozwoju takich bardzo skomplikowanych systemów, ale skomplikowany system jest tutaj słowem. Nie ma sensu stosować DD w księdze gości. Nie ma sensu stosować DDD w aplikacji do zarządzania Internet of Things. Nie ma sensu stosować tam, gdzie są jakieś proste rzeczy. Warto stosować tam, gdzie naprawdę domena problemu jest skomplikowana, gdzie jest dużo, dużo roboty. Moje doświadczenie pokazało, że można wybierać sobie elementy, brać parę rzeczy z DDD i używać ich. Można używać ENCI, serwisu. Można używać Open House Service wzorca. Można używać różnych poszczególnych części, nie robiąc całości. I dalej mieć z tego jakiś zysk. Trzeba być świadomym tego, że DD jest do takich dużych przedsięwzięć. No i duże przedsięwzięcie może też zmodelować, a właściwie powinno zmodelować się na dość złożony kod. Na wiele klas, na skomplikowane struktury. To jest OK. W tym przypadku to jest OK, robimy to świadomie. DDD nie dba. Jeśli mówimy o DDD, nie myślimy o jakimś frameworku. Nie myślimy o Symfony 2, Zendzie, Ruby on Rails, o Drupalu nie myślimy, ani o żadnym innym frameworku. To jest w warstwie infrastruktury. To jest coś, co wspiera naszą aplikację, co pozwala nam na rozwiązywanie rzeczy szybciej i oczywiście frameworki są super. Ale skupiamy się tylko i wyłącznie na domenie i to jest nasza najważniejsza robota. Żeby ta domena projektu, żeby ta domena była zamodelowana tak jak to jest w rzeczywistości, żeby odzwierciedlała, żeby język, który używamy, miał odzwierciedlenie w kodzie. To jest ważne. Nie jest ważne, że używacie fajnego frameworku. Bo jak zapytacie się waszego klienta, to nawet nie wie, jak przeliterować framework Symfony czy inny. On się zapyta, czy działają raporty, czy kasa się przelewa i czy kasa się zgadza na jego koncie, a nie jakiego frameworku użyć. Samo tyczy się ORM-ów, wszystkiego. Technologia powinna być tak daleko, jak to tylko możliwe. Zawsze porada waszej mamy, bądź pragmatyczny. Nie strzelaj do komarów z armaty, nie zatrudniaj DDD tam, gdzie i nie pasuje, bo jest przerostem nad treścią. Nie abstrahuj wszystkiego, co jest możliwe. Jeśli twój framework, na przykład komponent formularzy tworzy ci, buduje ci encję, to jest OK. Czemu tego nie użyć, skoro to już istnieje? Jeśli masz w repozytoriach doktrynowych gotowe metody, to czemu ich nie używać? Nie trzeba pisać wszystkiego na nowo. Można używać tego, co istnieje. Bycie pragmatycznym jest zawsze ważne, a w DDD też ważne. Dzięki za waszą uwagę. Pytajcie o wszystko. I dajcie feedback.